Hej, cześć i czołem. Dzisiaj krótka przejażdżka, leśnictwo Rudka, rzeczka Rudka za mną. Pierwsze oznaki jesieni, sobota, wolna, czemu by nie. Ruszyłem na krótką przejażdżkę, żeby trochę się dotlenić. A ja przy okazji mam drugi taki cel. Sprawdzić, chcę rozbić po raz pierwszy mój nowy namiot, który w tygodniu mi przyszedł. Ale nie było kiedy go sprawdzić, rozbić, popatrzeć, jak on tam wygląda, rozłożony, czy wszystko z nim ok. Dlatego dzisiaj krótka przejażdżka, a jednocześnie krótka prezentacja mojego nowego namiotu, jedyneczki. Także pojadę sobie teraz wzdłuż rzeki kawałeczek. Namiot już wyjąłem z sakwy, tak się prezentuje, spakowany, nieduża fakturzka, oddzielnie jest mata wzmacniająca podłogę, którą się daje pod spód w razie jakiegoś gorszego podłoża bądź bardzo wilgotnego, i namiot sam dwupowłokowy Naturhake, jak mówiłem, z AliExpress. Dobre opinie spotkałem w necie na temat tego właśnie namiotu. I cóż mogę powiedzieć, na pewno jest lekki. Sam namiot bez podłogi, z wszystkimi linkami, z śledziami, waży kilo, kilo 4 ponad. Z mato kilo 6 bodajże, też coś tam z groszami. Także naprawdę niedużo. Jeżeli by tam jeszcze go odchudzić trochę, odjąć trochę śledzi, linki odciągające, więc myślę, że można by jeszcze niżej zejść. Cóż, i rozkładam. Zobaczmy w koło namiot, jak się prezentuje. Tutaj jest wejście. Zasunięty suwak takim na rzepy taśmą. Tutaj są nogi, trochę jest niższa część. No tutaj jest jeden bok przeciwny od wejścia.
I tutaj gdzie nasza głowa jest dodatkowo takie jakby małe okienko wentylacyjne z podpórka, więc jakaś wentylacja na pewno jest tu do dołu, tutaj przez okienko. Wszystko wyjdzie w praktyce, po pierwszych użyciach zobaczymy. Prezentuje się naprawdę fajnie. Teraz zajrzyjmy do środka. Odsuwamy dwustronny zamek. O. Materiał się wydaje bardzo cienki w tropiku, jeżeli chodzi. Taki wydaje się dosyć delikatny. Jednak te nowoczesne materiały właśnie dzięki niskiej wadze, ale też i wytrzymałości są stosowane. Sypialnia jest praktycznie z całości z siatki, więc materiał jest tylko troszkę tutaj na dole i podłoga, a reszta to jest siatka, więc podejrzewam, że wentylacja powinna być naprawdę ok. No i mamy duże wejście, tutaj jest jeszcze przedsionek, więc można wsadzić sobie coś, sakwę, buty na pewno, kuchenkę. I tak, tu się odsuwamy. Wchodzimy do środka. Leżę już w namiocie, tutaj odkryta sypialnia. Także po zasunięciu tropiku, jak widzimy, jest dosyć sporo miejsca. Można spokojnie plecak jakiś albo sakwę postawić, nim trzeba składać do środka, na pewno buty. I cóż, tu można zasunąć dwa suwaki. No i będąc słusznego wzrostu, właściwie mogę spokojności zmieścić się na długość. Miejsca jest dosyć sporo, dlatego że właściwie tu na upartego to jeszcze jedna osoba by weszła tak szczupło jak ja, także spokojności miejsca wystarczy. I co więcej, tu haczyk mamy na tereśkę, tutaj małą kieszonkę, coś można wsadzić, telefon, coś żeby mieć pod ręką. Tutaj jest jeszcze takie ściągacze dwa, można sobie zawinąć, odsunąć sypialnię, zrolować i tutaj zapiąć, prawda, jedną ręką ciężko. No ale tutaj jest taka tasiemka, ale to się przykłada, także spoko. No i cóż, siąść też mogę spokojnie, nie ma problemu. Tam powiedzmy w tym miejscu jest tak najbardziej, troszkę dotykam głową leciutko, ale tragedii nie ma, spokojnie można usiąść, posiedzieć, jeżeli jest niepogoda, pada deszcz, że w zupełności wystarcza miejsca, żeby tu posiedzieć, nawet przebrać się. Wodoodporność tropiku producent podaje 4000 mm stópa wody, także przy naszym klimacie powinno w zupełności wystarczyć, tak myślę. No a wyjdzie w praktyce, no zobaczymy.